Zgorzeleccy seniorzy nie mogą narzekać na nudę. Miasto od dawna dba o ich wiedzę, sprawność fizyczną i rozrywkę. Z roku na rok oferta dla najstarszych mieszkańców miasta jest coraz bogatsza. Klub seniora zatem tętni życiem. Klub funkcjonuje od 2009 roku. W klubie odbywają się zajęcia yoga, zajęcia z nauki języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego. Są warsztaty malarskie, rękodzieła, jest taniec solo, taniec w parach i zespół taneczny funkcjonuje. Również jest zumba, jest jeszcze koło brydżystów i jest nauka komputera i obsługi internetu. Dużo. Bardzo dużo i bardzo dużo uczestników chętnie korzysta. I jak dodaje szefowa klubu, to co dzieje się, to wynik aktywności samych seniorów, bo to oni proponują, co chcieliby robić w mieście. My nie narzucamy, kierujemy się wnioskami seniorów. Raz w miesiącu, w pierwszą środę miesiąca, odbywają się ogólne zebrania mieszkańców Zgorzelca, seniorów mam na myśli, i wówczas uzyskujemy od nich informacje, co by chcieli, co ich interesuje, jakie mają pasje. W praktyce wygląda to tak. W swojej siedzibie przy ulicy Mickiewicza klub ma kilka pomieszczeń. Wykorzystywane są właśnie na zajęcia. Ta największa sala służy do zajęć z jogi. Zainteresowanie jest dość duże. Sesja trwa około godziny. Są dla wszystkich chętnych seniorów z miasta Zgorzelca. Jest to otwarta formuła, nie jest to, jest to cały czas jakby ABC jogi. Pracujemy już piąty sezon bodajże, tak, to już od 5 lat. No i muszę powiedzieć, że mimo że tutaj wiadomo jest plus 55, niektóre panie naprawdę mają jeszcze więcej wiosen i ciągle jest ten progres. Ciągle jest ten progres, więc joga jest takim systemem, że jakby no, cały czas jest ta możliwość i pogłębienia tych asan i ćwiczenia jeszcze głębiej, prawda? Ja pamiętam, jak to było 5 lat temu, prawda, z tą grupą tutaj, jak jest w tej chwili. Także cały czas jest jakiś postęp, no i z tego się cieszymy. Większość pań jogę ćwiczy od dawna i nie zamierzają rezygnować. Daje spokój wewnętrzny przede wszystkim. No i ciało jest niesamowicie sprawne, naprawdę. Ja nie chcę mówić, że ja mam lat, ale mam już dużo lat. A czuję się, jakbym miała dużo, dużo, dużo mniej. No nie, bo ja też chodzę na pilates, chodzę na aerobik, także ja mam dziennie, mam w tygodniu 8 godzin zajęć ruchowych. Ale zawsze się zastanawiałam nad tą jogą i myślałam kiedyś, próbowałam z gazety robić. To nie wychodziło jednak. Na te zajęcia może przyjść każdy, bo wszystko dla seniorów jest w tym miejscu za darmo, zatem warto. Co joga zabiera, więc zabiera właśnie różnego rodzaju napięcia. Zabiera jakieś neurozy, jakieś niepotrzebne rzeczy, które się w naszej głowie dzieją. Także uspokaja, wzmacnia też ciało, bo to jest, nie jest tylko rozciągnięcie, ale to jest wzmacnianie też bardzo mocne takie, mięśni naszych, prawda? Tak działają asany. One działają na wielu aspektach, tak jak mówię. Jest to rozciągnięcie, jest to wzmocnienie, no uspokojenie też umysłu, tak jak mówiłem, także no, bardzo dobry system. Joga się kończy i zaczynają się zajęcia rękodzielnicze. To wszystko w jeden dzień. Tutaj w sali jest mnóstwo gadżetów przydatnych do ręcznych robótek. Robimy wszystko. Tak literalnie, dosłownie robimy wszystko. To znaczy, zaczęliśmy od małych form rękodzielniczych, takich ściśle związanych z jakąś historią typu Święta Bożego Narodzenia albo inne. Chodziło o to, żeby dowiedzieć się, czy manualnie jesteśmy w stanie zrobić coś, co realnie ozdobi nasz dom. No i tak krok po kroku, przez te ostatnie 3 lata z kawałkiem, idzie nam coraz lepiej, panie stają się coraz sprawniejsze. W zasadzie zaczęłyśmy znajdować też ogromną przyjemność w pracy szeroko pojętego rękodzielnictwa, bo my i szyjemy, i wyklejamy, i robimy metodą dekupażu, i robimy metodą coolingu, i wyszywamy, i haftujemy na różne sposoby, ale mamy też rozrzut takich dość konkretnych rzeczy, czyli mamy i wianki, i pisanki, a jak nam się kończą tematy, to robimy rzeczy ładne, takie po prostu ładne, ozdobne. Ostatnie zajęcia to temat świąt wielkanocnych i tutaj rzeczywiście fantazja uczestniczek warsztatów okazała się nieograniczona.
Zbliżają się święta i niedziela palmowa i w związku z tą niedzielą palmową robimy nowe palemki dla radości i dla ludzi. A ja z tego miejsca mówię, że mamy piękne rękodzieło w klubie seniora z Skorzelcu i serdecznie zapraszam panie chętne do brania udziału w naszym klubie. Takie zajęcia to 3 godziny, które zdaniem uczestniczek mijają bardzo szybko. Powstają piękne ozdoby, a seniorki zapewniają, że dobry humor ich tutaj nie opuszcza. Spokój, relaks, radość, spotkanie z koleżankami, no jest fantastycznie. I tak naprawdę czas leci jak woda. Codziennie tu w klubie seniora coś się dzieje. W sumie propozycji jest 15, wszystkie bezpłatne. Trzeba być seniorem, czyli mieć minimum 60 lat i być mieszkańcem Zgorzelca. Wówczas jesień życia przestaje być nudna i smutna, a staje się kolorowa i ciekawa.